Na sam koniec mojej wizyty na tegorocznych targach IFA w Berlinie zostawiłem sobie stoisko Samsunga. Jest ogromne, jest imponujące, znajduje się w zupełnie osobnej hali. Czyli po prostu Samsung ma, można powiedzieć, swoją halę na targach IFA. Cóż tam możemy zobaczyć? Szczerze mówiąc, smartfonowych, mobilnych nowości to tam nie ma. Oczywiście możemy zobaczyć zaprezentowane całkiem niedawno modele Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4 w towarzystwie zegarków serii Galaxy Watch 5, słuchawek, nowych słuchawek Galaxy Buds. Oczywiście wszystko to jest w tej ogromnej hali Samsunga, ale tak naprawdę Samsung prezentuje przede wszystkim swoje rozwiązania ekosystemowe, czyli SmartThings. W tej chwili Samsung stara się zintegrować w zasadzie wszystkie swoje urządzenia ze SmartThings, czyli nie tylko smartfony i dedykowane do nich akcesoria, ale też wszystkie urządzenia AGD, telewizory i wszystko inne, co możemy mieć w domu. Producent pochwalił się na przykład, że do 2023 roku wszystkie urządzenia gospodarstwa domowego produkowane przez Samsunga będą wyposażone w moduły Wi-Fi i oczywiście będą obsługiwać SmartThings. Sporo miejsca na ekspozycji poświęca się też oczywiście ekologii. Urządzenia mają pobierać mniej energii, zużywać mniej wody, mniej detergentów. No, AGD to akurat nie jest moja działka. Ale trzeba przyznać, że sprzęty wyglądają ciekawie i te niektóre rozwiązania faktycznie mogą przynieść duże oszczędności, już nawet nie pod kątem ekologii, ale pod kątem ekonomiki użytkowania tych sprzętów. Tym, co najbardziej mi się spodobało i co w sumie uważam chyba za najbardziej ekologiczne, bo będziemy może produkować mniej elektrośmieci, jest objęcie 20-letnią gwarancją silników stosowanych w agregatach, w lodówkach i napędzających pralki. Dzięki temu w razie awarii może nie wyrzucimy urządzenia tak od razu, tylko producent nam je naprawi i będziemy korzystać z niego dalej. Siłą rzeczy równie dużą część ekspozycji zajmują telewizory. QLEDy są naprawdę imponujące, ale to po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy. A mnie najbardziej spodobały się te największe telewizory. Co ważne, one nie tylko oferują dobry obraz, ale też i dźwięk bez konieczności podłączania dodatkowych soundbarów. Te telewizory same z siebie już mają całkiem porządne głośniki, oferują całkiem porządne brzmienie. Ekspozycja Samsunga oferuje również strefę doświadczalną, gdzie sami możemy wypróbować rozwiązania smart home'owe w praktyce, w zainscenizowanych scenariuszach, w zainscenizowanych pokojach. A ja żegnam się już z Wami. Dziękuję za to, że oglądaliście nasze materiały z IFA. No i oczywiście zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć.